Cześć wszystkim. Zapraszam do kolejnego rozpakowania srebra. Tym razem będzie to 6 uncji w 3 monetach. Po 2 uncje każda. Tu są paczuszki. Przejdźmy do rozpakowania pierwszej. Co to jest? Zaraz się przekonamy. Tradycyjnie dobre pakowanie. Monetka oczywiście przychodzi w kapslu. Dość sporo folii bąbelkowej. No ale już jest. No i jest to tak zwany Completer Coin serii Bestii Królowej, czyli taki zbiór wszystkich wypuszczonych do tej pory monet, 10 sztuk. Nazw wszystkich nie wypowiem, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jak się każda nazywała. Z tej kolekcji mam kilka, w sumie całe 3. Konia, psa i lwa. Monetka prezentuje się bardzo ładnie. Są to 2 uncje, więc dosyć gruba. No i wizerunek królowej. Jakiś tam milk spotów czy mechanicznych uszkodzeń nie widzę. Na żywo to wygląda oczywiście o wiele lepiej niż na filmiku. No jakby nie patrzeć, dwie pozostałe paczki zawierają to samo. To trochę niespodziewany zakup, no ale staczek się powiększy. Jakby nie patrzeć, pasuje za niedługo nagrać jakiś filmik podsumowujący kilka miesięcy zbierania. Gdyż swoje pierwsze srebro kupiłem w kwietniu tego roku, czyli 2021. W planach jeszcze jest kilka zakupów. Najnowsze Lunar. Najnowsza Kookaburra. I Kangur. Tak wygląda druga moneta. Serki za naleśnięcie. Tak wygląda druga moneta. Również prezentuje się bardzo dobrze. Też żadnych milk spotu ani tym podobnych nie ma. No i przejdźmy do rozpakowania ostatniej paczki. Porządnie pakowane. No i trzecia monetka. Również prezentuje się bardzo dobrze. Żadnych śladów milk spotów ani tym podobnych. Dzięki za oglądanie i cześć, do następnego.